Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na... 11 maja 2021 sprawdzimy sobie świat krypto, jaki się przed nami kryje. Hmm. Mieliśmy delikatne spadki w ostatnich 24 godzinach, więc sprawdźmy sobie CoinGecko. Bitcoin 55 328 dolarów. W ostatnich 24 godzinach minus 4,4% w dół. Projekty, które sobie najlepiej poradziły. Leotoken 18,9%. Pirate Chain 17,5%. I Telcoin 17%. Projekty, które sobie nie do końca świetnie poradziły, to jest Bitcoin Diamond minus 19%, Dogecoin minus 19% i Polygon minus 16,2%. Widzimy, że mamy delikatne spadki w ostatnich 24 godzinach. Bitcoin spadł praktycznie z 58 tysięcy do gdzieś tutaj, nawet na Kucoin, zobaczmy, takie ceny widzę: 52,600, wow. A jeżeli chodzi o Kraken w przypadku Ethereum, to tu, zobaczcie, jaka świeca. Wydarzyło się, żebyśmy mieli longa na krakenie lub zagrali na, na dłuższe, nie wiem, jakieś pozycje i zobaczylibyśmy właśnie taką świecę. 3,5 tysiąca, z czterech powiedzmy 200 na Ethereum zaczęlibyśmy się pewnie zastanawiać. Chociaż ci, którzy są dużo więcej na tym markecie, to wiedzą, że Flash crashy, o ile to jest Flash Crash, zdarzają się. Bardzo często. Za to nic tak nie wzmacnia świata krypto jak kolejny dodruk jednego miliarda Tetera. Także tutaj Tether na pewno wybronił BTC od tych najniższych pułapów. Już widzę, że wspina się na 55 tysięcy, także a spokojnie nieźle sobie tutaj radzą krypto. A jak już jesteśmy przy Teterze, Luca Land dodaje nam kolejne informacje. Myślę, że to zbieg okoliczności, także nic poważnego, że wiele osób bliskich Giancarlo De Vassini, dyrektor Tetera i Bitfinexa, jest lub było badanych pod kątem prania brudnych pieniędzy lub innych działań przestępczych. To tylko mały zbieg okoliczności. Na urazie lewej Giancarlo De Vazini i tutaj mamy Zao Donga, bo sześć godzin temu protest dodał informację, że chiński milioner kryptowalut Zao Dong został usunięty z czołowego biura OTC Renren przed rozprawą sądową z zarzutami właśnie podobnymi do prania brudnych pieniędzy. Rzecznik powiedział, że fundusze platformy Protos nie będą miały wpływu na incydenty osobiste. Także tu ta sprawa jest poboczna, ale wiemy, że jest to związane głównie z Taterem. Jeżeli przeniesiemy się do sprawy sądowej pomiędzy SEKiem a Ripple, mamy tutaj kolejne uderzenie od strony SEK-u, bo zgodnie z nowym aktem prawnym SEK stara się teraz zwołać konferencję, aby zwrócić się do sądu o zmuszenie Ripple do przedstawienia dokumentów i złożenia zeznań dotyczących porad prawnych. Która otrzymała na temat tego, czy oferty i sprzedaż XRP firmy Ripple były lub mogłyby podlegać i byłyby zgodne z federalnymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Zazwyczaj porady prawne udzielane klientom bez prawników są chronione przed ujawnieniem osobom trzecim, w tym rządowi, ale przywilej prawnika klienta jest tak silny w tym przypadku, że oni chcą upublicznienia tych porad z wcześniejszych rozmów z poprzednich. Lat. Dlatego Sek chce tutaj wyłożyć karty na stół w przypadku Rypul i pokazać Rypul, że po prostu już wcześniej wyjaśniała tą kwestię, kiedy Rypul może być towarem wartościowym, a kiedy nie. A więc w swojej poprawionej skardze Sek. Zarzucił prawnikom Ripple i współzałożycielom Ripple, Larsena i innych, że istniało pewne ryzyko, że XRP zostanie uznany właśnie za umowę inwestycyjną, a w tym samym za, no wiadomo, papier wartościowy, zgodnie z federalnymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w zależności od różnych czynników. Czyli tutaj SEG chce po prostu informacji, upublicznienia tego, że informował ich już wiele lat temu na temat tego, że to może być securities. Za to z dobrych wieści, jeżeli chodzi o Ripple i XRP, to Femex ponownie będzie wystawiał XRP na swojej giełdzie. W zeszłym roku Femex zawiesił obrót XRP, dokładnie kiedy? 31 grudnia 2020 roku. Platforma giełdowa Femex ogłosiła decyzję o zawieszeniu handlu tokenem XRP. Wtedy wiele osób zastanawiało się: zawieszenie, czy to jest usunięcie na trwałe? Także widzimy, że to było zawieszenie. No i w tym momencie. Platforma wprowadzi handel XRP wraz z handlem z innymi ośmioma dodatkowymi tokenami. Także tutaj będą Basic Attention Token, Decentraland, Grayscale Engine Coin, czyli te, które zostały do produktu pakietu czy koszyka Grayscale, czyli Engine Coin, czyli SushiSwap, Synthetics Graph i Maker. Więc ich polityka jest znacznie bardziej rygorystyczna niż u niektórych jej konkurentów. Wymienia tylko projekty, na które jest duży popyt ze strony konsumentów. Dlatego ich decyzja o wznowieniu handlu XRP może być dobrym znakiem tego, co nadejdzie. Więc tu na pewno jest na plus informacja o tym, że XRP wraca na Femex. Hive Blockchain sprzedaje norweskie centrum eksploracji danych, powołując się na utratę dotacji. Rządowych. Firma wydobywająca kryptowaluty Hive Blockchain Technologies sprzedała jeden ze swoich centów danych w norweskiej gminie Narvik, które działało od 2018 roku. W dzisiejszym ogłoszeniu Hive poinformował, że przekazał wszystkie udziały lokalnej spółki zależnej firmy Colos Norway AS do Narviku, oprócz płatności w wysokości 200 tysięcy dolarów. Posunięcie to nastąpiło po tym, jak norweski parlament zatwierdził w listopadzie 2018 roku ustawę, która nie zapewniałaby górnikom kryptowalut ulgi w zużyciu energii. Firma wydobywcza stwierdziła, że nie jest już prawdopodobnie, że Hive będzie w stanie spełnić warunki w tym przypadku. No i biorąc pod uwagę przepisy obowiązujące od 2019 roku, według Hive ustawa skutecznie obniżyła wycenę praw do zagospodarowania terenu. Więc... Widzimy, że przewodniczący Hive, Frank Holmes, opisał sprzedaż jako niefortunną, ale wyraził zgodę na to, że społeczność nadal szuka sposobów wykorzystania różnych nieruchomości. Ta umowa została zawarta zanim już nasz dyrektor finansowy objął kierownictwo, powiedział Holmes. A cieszymy się, że nasz zespół zarządzający może teraz nadal koncentrować się na pilniejszych potrzebach. Więc Hive, czołowy, można powiedzieć, minor. Górnik Ethereum ogłosił dwufazową ekspansję swoich operacji wydobywczych w Szwecji o ponad 20% w pierwszym kwartale 2020 roku, a w marcu ubiegłego roku firma nabyła nowy zakład w Quebecu, czyli Kanada, za 2,8 miliona dolarów, podobno podwajając jego globalne możliwości wydobywcze w tym czasie, no ale jeden odchodzi w tym przypadku z Norwegii. Wybitny ekonomista Paul Krugman nie ustąpi ze swojego sceptycyzmu dotyczącego kryptowalut laureat nagrody Nobla, nazwał są nową klasę aktywów połączeniem libertarianskiego Derpu i bełkotu Technobubble, czyli wiadomo, takiego technicznego bełkotu. Krugman pojawił się jako jeden z najostrzejszych krytyków Bitcoina już w 2011 roku, więc jeżeli byśmy go wtedy posłuchali i ominęli te zyski na takiej opinii, to wiecie, że dzisiaj niektórzy nie zostaliby milionerami. Ale jak donosi You Today, Krugman stwierdził, że podczas grudniowego wywiadu Bitcoin nigdy nie spełnił obietnicy bycia pieniędzmi. Czyli Bitcoin nie jest pieniądzem. Krugman albo Krugman powiedział niedawno Business Insiderowi, że zwolennicy współczesnej teorii monetarnej i kryptowalut to grupy ludzi, z którymi najtrudniej rozmawiać. Więc chodzi oczywiście o zwolenników MMT i kryptowalut. Coraz więcej informacji pojawia się na temat tego, że jakoby Ethereum mogły prześcignąć Bitcoina. Kolejnym, który mówi o tym jest Peter Schiff, który dołącza do. Szarpiącego się tłumu, gdy dominacja bitcoina zostaje zmiażdżona. Shiv mówi o tym, że przewiduje, że kapitalizacja rynkowa Ethereum może przewyższyć bitcoina. W swoim niedawnym tweetu, zamiast bitcoina, ludzie nie będą przerzucać się na złoto, a może to być Iter, który odwraca w tym momencie bitcoina. Jednak Iter nadal spada o 53% w stosunku do rekordowego poziomu mierzonego w bitcoina, który odnotowano w czerwcu 2017 roku, czyli. Udział rynkowy Bitcoina spadł poniżej 44% po raz pierwszy od lipca 2018 roku, ale tak, nadal jesteśmy daleko od powiedzmy różnicy w tej kapitalizacji rynkowej Ethereum z 2017. Jeżeli chcecie kuknąć na chwilę, jaka to była kapitalizacja, tutaj w tym odcinku od CryptoCrew na chwilę poruszył właśnie dominację Bitcoina, CryptoCrew do Ethereum i tam widzieliśmy mogliśmy poznać i ktoś na pewno w komentarzach zostawił już do tej pory różnicę jaka to była, jeżeli ktoś odrobił zadanie domowe. You today Binance zawiesza wszystkie wypłaty dla klientów. Giełda najwyższego poziomu Binance w tym przypadku tymczasowo zablokowała wszystkie wypłaty. Społeczność oczywiście się wściekła. Wcześniej Binance ogłosił, że tymczasowe zamknięcie wypłat dla iTRM XLM było tutaj na samym początku tylko i wyłącznie no włączone do tego, ale potem okazało się, że faktycznie wszystkie kryptowaluty zostały zablokowane, więc zespół Binance zapewnił użytkowników, że ciężko pracuje, aby rozwiązać problemy i wznowić wypłaty. Tymczasem wątek pod tweetem jest pełen wściekłych komentarzy dotyczących sytuacji. Użytkownicy narzekają, że te blokady powodują duże straty finansowe, więc pewnie od tego czasu już została ta sytuacja zażegnana, ale pamiętajcie, giełdy czym się cechują? Że w momencie, kiedy ktoś wyłączy światło, nawet na temat tutaj różnych e, rzeczy, które są do poprawienia na giełdzie, czyli czysto technicznych, to my i tak wtedy nie mamy dostępu do naszego konta. Jeżeli jesteśmy na longu, jeżeli jesteśmy gdzieś w jakiejś pozycji, a widzimy, że coś ogromnie spada, albo nagle wzrasta, bo Elon zatweetował na temat powiedzmy nowego wyjścia w jakąś kryptowalutę, a my nie jesteśmy na giełdzie. Wiedzmy, że to się dzieje, chociaż coraz częściej ostatnio też jest Binance. Jak już jesteśmy przy Binance, bardzo dużo komentarzy pozytywnych, jak i negatywnych było po tej decyzji, bo Binance dodał do swojej giełdy bardzo kontrowersyjny projekt Shiba. Czyli taka podróbka, można powiedzieć, do na Shiba Inu, to najnowsza moneta memowa, która przyciągnęła uwagę inwestorów. Tutaj ta uwaga bardziej jest po stronie chińskiej. Tam ta kryptowaluta robi szał w tym momencie. Dziś Binance ogłosiło, że zezwoli na handel tokenem RC20 ze względu na wysoki popyt. Też KuCoin dodał, o czym tutaj nie widzimy w tym artykule, ale w tym samym czasie KuCoin dodał również DogeCoina. E, przepraszam, w tym przypadku Shiba, czyli Shiba Inu. Binance, największa na świecie giełda kryptowalut ogłosiła dzisiaj, że pojawi się na liście Shiba Inu nowa moneta memowa. CEO Binance Changpeng Zhao ogłosił dziś na Twitterze, dodając, że popyt na nową walutę był tak wysoki, że na giełdzie zabrakło adresów depozytowych. Jednak Zao wyjaśnił, że Binance wystawiając token na giełdzie nie powinno być interpretowane jako aprobata do tego projektu. Czyli po prostu mówi, my nie bierzemy za ten projekt odpowiedzialności. To jakby BitBay dodał FutureNet dzisiaj, tak? No w przeszłości było takie coś możliwe, ale dzisiaj wątpię. Ale... Na takiej samej zasadzie. To jest bardzo wysokie ryzyko. My dodajemy, bo jest największa popularność w tym momencie i chcemy też z tego zarobić troszeczkę. E, ale pamiętajcie, to jest duże ryzyko. Shibo jest na Ethereum, <grym> także nic nowego nie wprowadzał, wieście mi, na RC20, e, tylko popularność tego tokena. Oznacza to, że działa w sieci Ethereum. Jest to również moneta memowa, Kryptowalut, którego wartość zależy od tego, jak zabawny jest w internecie żart, który przedstawia. A ta moneta memowa jest oparta na internetowym memie Shiba Inu, tym samym memie, na którym opiera się niezwykły, popularny Dogecoin. Popyt na monetę był dziś tak duży, że Binance nie mógł sobie z nim poradzić. Żąda tego duża liczba użytkowników, do tego stopnia, że zabrakło nam dziś adresów wpłat Ethereum z powodu Shiba. Nigdy wcześniej nie wydarzyło się to dla żadnej innej monety RC20. Co dziwne, anonimowi programiści stojący za monetą, która została uruchomiona w sierpniu ubiegłego roku, w ciągu ostatniego roku wysłali 50% zapasów tokenów na adres portfela należący do współzałożyciela Ethereum, Vitalika Buterina. Także chyba gdzieś tam go uwielbiają. Oznacza to, że Buterin nieświadomie posiada teraz kryptowalutę, warto miliardy dolarów, jednak Buterin nie ma nic wspólnego z projektem. Jego twórcy powiedzieli w białej księdze SHIB, że zrobili to, aby zasadniczo zablokować monety z obiegu, co pomaga jeszcze bardziej podnieść cenę. Monety Memów są popularne, ponieważ inwestorzy kryptowalut mogą czasami łatwo na nich zarobić, a społeczność internetowa sprzedaje monetę w internecie, a ludzie kupują jej dużo, co z kolei podnosi wartość. No, już chyba wiem, czym ten rynek w tej hości się charakteryzuje. Dokładnie: Memem, hypem e, i popularnością. Niekoniecznie technologią, bo to jest kolejny odżywany kotlet na Ethereum. Mężczyzna użył Coinbase, aby zapłacić Hitmanowi w Bitcoinie za morderstwo żony, mówi FBI. Agent FBI wyjaśnia, w jaki sposób konto Coinbase pozwoliło agencji podejrzanemu. Dokumentacja Coinbase dostarczyła FBI zdjęcie i adres internetowy podejrzanego, a ta osoba, która miała otrzymać te bitcoiny, jest nadal nieznana, czyli ten Hitman. Przerażający spisek morderstwa pokazuje, że chociaż Bitcoin może być używany do finansowania ohydnych zbrodni, może również być zgubą przestępców, którzy nie rozumieją, jak to działa. Zaraz przejdziemy do fajnej konkluzji: to będzie taki fajny sigway do tego, co nam chce powiedzieć kto, no, można powiedzieć, Bożyższe świata mediów. Ale zaraz o tym powiem. Zaraz do tego przejdziemy. Ale najpierw skupmy się na tym materiale. Czyli spisek, o którym mowa, dotyczy mężczyzny w Tennessee, Nelson'a Replogle, który rzekomo zapłacił zabójcy, którego on znalazł na stronie morderstwa, czyli powiedzmy gdzieś tam ogłaszali się, że oczywiście można wynająć mordercę za, na zabicie swojej żony. An. Według agenta specjalnego FBI, Clay'a Anderson'a Replogle wysłał przyszłemu zabójcy bitcoina wraz z opisem samochodu jego żony czasem, gdy miała zabierać zwierzę, do weterynarza. Anderson dowiedział się o planie przedstawionym w tym zgłoszeniu sądowym od szeryfa w Knoxville w stanie Tennessee, który poinformował go o tym po otrzymaniu wskazówki od pracowników British Broadcasting Corporation BBC, a wbija FBI jeszcze wtedy Anne Repogle, jej męża, którzy stwierdzili, że nie przychodzi mu do głowy nikt, kto chciałby ją skrzywdzić. Wtedy agent FBI nacisnął następnie na personel BBC, nie mów w jaki sposób BBC dowiedziała się o spisku, który następnie podał dodatkowe szczegóły, w tym adres portfela Bitcoina, który otrzymał zapłatę za morderstwo za wynajem. Następnie Adreso zwrócił się do ekspertów z FBI, Cyber Task Force, którzy pomogli otworzyć sprawę, analizując łańcuch bloków Bitcoina, czyli zanalizowali to. Tak? Wtedy centrala FBI przeprowadziła analizę transakcji w technologii blockchain i była w stanie ustalić, że portfele typu blockchain używane do płacenia były portfelami Coinbase. Następnie FBI wystosowało wezwanie do Coinbase w celu uzyskania informacji o właśnie tym portfelu. Firma natychmiast udzieliła odpowiedzi, biorąc pod uwagę zagrożenia życia. Więc FBI uzyskało nie tylko te dane z Coinbase, ale także adres internetowy. Z którego replogle łączył się w czasie transferów, czyli IP, skąd, czy to była kafejka internetowa, a czy to były po prostu inne dane. Korzystając z tych informacji, agencja z kolei wystosowała wezwanie do dostawcy internetu AT&T, w którym potwierdzono, że połączenie pochodziło z domu Replogle. Informacje dostarczone przez Coinbase ujawniły również nazwę banku, który Replogle połączył z jego kontem. Bank potwierdził, że Replogle użył swojego osobistego konta oszczędnościowego do sfinansowania zakupów. No za to czyn. FBI nie było jednak w stanie zidentyfikować zabójcy. Powodem jest prawie na pewno, że zabójca nie korzystał z Coinbase'a. Czyli wysył był na powiedzmy jakieś konto, które nie było albo nie miało KYC. E, no i sprawa podkreśla, jak bitcoin może być używany w sposób w dużej mierze anonimowy, chociaż Blockchain mimo to, ujawni każdą transakcję, która ma miejsce w sieci, ujawnia również, w jaki sposób domniemani przestępcy, tacy jak Replogle, którzy używają usługi takie jak Coinbase do nikczemnych działań, ryzykują doprowadzenie organów ścigania do swoich drzwi wejściowych. Więc tu mamy jedną wersję tego, tak? Czyli transparentność Bitcoina pomaga wraz z połączeniem się oczywiście z Coinbase'em, z, no wiadomo, dojściem do tego, gdzie się działy te transakcje, nie jest to system anonimowy, tak jak w Monero. Także to jest jedna strona potu, tak? Za to druga strona, w tym przypadku Edward Snowden, uważa, że Bitcoin strasznie zawodzi w kwestii prywatności. W tym przypadku. Chyba wszyscy już znają Edwarda Snowdena, na pewno z mediów, że jest to gwiazda Stanów Zjednoczonych, że po prostu przekazała informację o tym, że Google i inne agencje rządowe śledzą swoich obywateli. Nie przekazują tylko tego, że parę tysięcy innych przykładów hmm, prywatnych informacji zostały sprzedane gdzieś do innych krajów. Ale to już pominiemy. Były pracownik Centralnej Agencji Wywiadowczej, słynny demaskator Edward Snowden, podkreśla, że Bitcoinowi brakuje prywatności więc uważa, że Bitcoin nie zapewnia użytkownikom anonimowości w związku z postępem technologicznym, który ułatwia wigację. Nie mamy pojęcia, w jaki sposób banki są wykorzystywane do przeprowadzania pewnego rodzaju nadzoru i analizy połączeń, w jaki sposób zachodzą określone przepływy finansowe, ale wtedy otrzymujemy kryptowalutę. Teraz kryptowaluta, a przez to powiem tylko, że Bitcoin naprawdę zawodzi kompleksowo strasznie pod względem prywatności. Snowden dodaje, że nie jest przekonany, że nadchodząca aktualizacja Bitcoin Taproot, która ma na celu poprawę zdolności Bitcoina do maskowania złożonych Transakcji w księdze publicznej będzie magiczną kulą, która rozwiąże problemy prywatności wiodących aktywów kryptograficznych. Czyli widzimy, że nawet ten taprut, zdaniem Edwarda Snowdena, nie będzie wystarczający do tego, żeby zmienić tutaj go bieg. Taprut nie rozwiązuje problemu prywatności Bitcoina, istnieją argumenty, że ten rodzaj fragmentacji w przestrzeni adresowej pogarsza sytuację, co ułatwia kryminalistyczną analizę przepływu. O! Zgadzamy się, jednak widzimy z jedną z tych informacji, które podaje nam Edward Snowden, że nawet może to ułatwiać kryminalistyczną analizę przepływu danych. Zauważa również, że istnieją kryptowaluty skoncentrowane na prywatności, takie jak Zcash, Monero, ale te aktywa kryptograficzne mają słabości. Wielokrotnie powtarzałem, że Zcash jest moim pionierem, w tym wszystkim nawet nad Monero, ale krytyka jest taka, że te transakcje na Zcashu nie są domyślne. O wiele lepiej by wtedy wyglądały, tak na przykład jak w Monero. Ale w Monero, jeżeli one są domyślne, jest problem z powszechną akceptacją na giełdach. To tak, jakby zjeść ciasto i mieć to ciasto, tak? Próbujemy odpowiedzieć sobie na, na ten sam problem praktycznie jednym. Jednym jest domyślnie. Yy, Ustawione nie do końca na, na tą prywatną sferę, a Monero z drugiej strony ma problem z akceptacją. Snowden sugeruje, że aby rozwiązać problem naruszania prywatności Bitcoina i ogólnie w przestrzeni kryptowalut, użytkownicy muszą mieć możliwość wymazania śladu transakcji, które łączą ich portfele z giełdami kryptowalut. Idea protokołu Bitcoina elektronicznego systemu w tym przypadku, no to. to Polega na tym, że możemy przesyłać te płatności każdemu bez pozwolenia. To prawda, jeśli masz go w portfelu, ale jak ludzie wypełniają ten portfel? Dostają to za pośrednictwem giełd, a ci faceci narzucają kroki, które są pośrednikami w transakcji. Jedynym sposobem na pokonanie tego jest pozwolenie na pewien rodzaj etapu oczyszczania, w którym usuwamy całą historię, usuwamy całą identyfikację, usuwamy całą skorupę nałożoną na tą zewnętrzną warstwę w systemie i przywracamy ją do tego pomysłu że możemy mieć bezpośredni handel, możemy mieć bezpośredni handel, bezpośrednią interakcję w każdym dowolnym miejscu i czasie. Dopóki tego nie zauważymy, kryptowaluty nie spełnią swojej no, wizji. Dlaczego one powstały tak naprawdę, tak tutaj uważa. No i jaką? Jak myślicie, po której stronie był Satoshi? Czy był właściwie po stronie? Ja już tutaj nie będę przypominał książki, okay? obiecuję Wam tym razem, można to wyczytać. I z cytatów Satoshi'ego i z książki, ale jak myślicie, czy by był po stronie Satoshi Snowdena, czy zupełnie po innej stronie? Hmm, ciekawe. Aby zmniejszyć potencjalne ryzyko dla inwestorów, urzędnicy Korei Południowej przyjrzą się procesom notowania altcoinów na giełdach. Tutaj, jakbyśmy, nie wiem, mieli zarejestrowaną giełdę Korea Exchange, czy powiedzmy w Polsce BitBay, czy inne giełdy, i nagle prawodawca, w Polsce powiedziałby nam, że my przyglądamy się, jak wy dodajecie te altcoin. O w przypadku na przykład Binance, Shibu, dlaczego dodaliście albo FutureNet, albo inne w przypadku polskich dlaczego one zostały dodane? Jak wygląda to ryzyko? Więc yy, w tym przypadku. Jednym z zrekomendowanych przez nas kryteriów jest bezpieczeństwo zasobów cyfrowych, które można zmierzyć liczbą cyfrowych monet na giełdzie. Jeśli giełda zajmuje się zbyt wieloma zasobami cyfrowymi, podejmuje większe ryzyko, skomentował urzędnik Koreańskiej Federacji Banków. Relacja nakreśla szybko rosnący wolumen handlu w porównaniu z bitcoinem. Największa lokalna giełda kryptowalut, UpBit, odnotowała wolumen obrotu BTC na poziomie zaledwie 4,26%, podczas gdy altcoiny odpowiadały za pozostałe ponad 95%. Tylko i wyłącznie na tej giełdzie. Także tu będą się przyglądać już ostrzej, na jakiej zasadzie giełdy dokonują tej analizy dodania altcoinów, przynajmniej w południowej Korei. Cointelegraph dodaje nam tylko informację o tym, ile Shiba Inu spompowała się na wejściu na Binance i KuCoin'a, 146%. No i ten imitator, jak tutaj nazywają, kopia Dogecoin'a zyskała prawie 1000% w ciągu ostatnich 48 godzin, ponieważ Binance Ogłosił, że dodaje właśnie Shiba na, na swoją giełdę. Amerykańska giełda kryptowalut Gemini ogłosiła, że dla swoich klientów da możliwość zarabiania na Dogecoinie, czyli taki rodzaj stakingu. Mogą zrealizować zyski na poziomie 2,25% rocznej stopy zwrotu na właśnie Dogecoinie. Dzięki tej innowacji Gemini Earn ma obecnie ponad 2 miliardy dolarów pożyczek dla swoich klientów. Także jeżeli wierzymy w to, że Dogecoin będzie miał te same. Wzrosty jeszcze za rok czy za pięć, to może warto na rok gdzieś tutaj zastejkować na Gemini, a dzięki temu... Można zarobić. To, to nie jest najwyższa liczba, pamiętajmy, na Gemini, bo Gemini R stwierdziło, że użytkownicy mogą zarobić aż do 7,4% na kryptowalutach, także nie należy do nich na pewno Dogecoin w tych blisko 7,4%. Ale ponadto odsetki są gromadzone i agregowane codziennie, a klienci mogą w każdej chwili odebrać swoje zasoby cyfrowe. Więc kolejną główną zaletą usługi jest brak minimalnych sald i opłat za przeniesienie lub Wykupienie z niej, czyli nie ma jakiejś kary, że ustawiacie się na rok, a po miesiącu czy po dwóch dniach stwierdziliście, że wiecie co, ja wypłacam. No ale pamiętajmy, że to jest tylko 2,2% w skali roku. Coś za coś. Justin Sun oferuje Elonowi Muskowi, dobra Elonowi Muskowi, 50 milionów dolarów w dołcz na wystrzelenie satelity dla Trona. Czyli założyciel platformy kryptowalutowej Tron, Justin Sun, zaoferował 50 milionów dołdżu, żeby wystrzelić dla Trona i BitTorrenta rakietę w kosmos. To chyba mniej kosztuje, tak przynajmniej mi się wydaje, żeby taka była akcja. A wiemy, że Justin Sun słynie z tego, że chciałby tutaj zaistnieć w reklamie na pewno koło albo Elona albo Ilona Maska. No to jest tutaj na piedestale reklamy. Na razie to jest oferta. No i chce zapłacić 50 milionów dolarów. Chyba to mniej kosztuje. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dajcie znać. Może ktoś śledzi NASA i inne rzeczy, które są tutaj związane z, z wystrzeleniem rakiety na orbitę. Kawa Labs wprowadza nowy protokół wymiany międzyłańcuchowej, czyli zaprojektowany, aby umożliwić agregację kapitału tam, gdzie można go bezproblemowo wdrożyć w różnych ekosystemach blockchain, aplikacjach DeFi i usługach finansowych. Nowy protokół Kawa zapewni traderom i dostawcom płynności możliwość natywnej wymiany między największymi światowymi aktywami przy jednoczesnym uzyskiwaniu wysokich zysków. Czyli Kawa Labs, twórca aplikacji i usługi DeFi, dodaje właśnie taką funkcjonalność. Taproot rozpoczyna się sygnalizacja, ale natychmiastowy konsensus może być poza zasięgiem. Co to oznacza? Natychmiastowy no, nie idzie im to za szybko, jeżeli chodzi o kolejne pule, które można by powiedzieć godziłyby się na aktualizację Taproot, więc niezbędny konsensus nie został jeszcze osiągnięty w pierwszym możliwym oknie. Zwolennicy spodziewałem się, że nadejdzie on w przyszłym miesiącu, co nadal spowodowałoby, że wdrożenie TAPRUD wyprzedziłoby harmonogram. Pamiętajmy, że 90% bloków musi zasygnalizować TAPRUD, a jak dotąd tak się nie stało. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby wystarczająca liczba pól wydobywczych zasygnalizowała w tej pierwszej epoce trudności, która wynosi dwa tygodnie, czyli będziemy mieć parę takich epok. Czasu, możliwości zmiany tego, bo w tym momencie sygnalizuje tylko 30% bloków. Po stronie puli wydobywczej, i pule, które łącznie kontrolują 42% szybkości mieszania, zaczęły sygnalizować pomału, ale jeszcze to jest dalekie od ustalenia. Pamiętajmy, że Taprud jest kontrowersyjny w świecie Bitcoina, tak? jest wielu zwolenników tego, a inni uważają, że jakakolwiek ingerencja w prywatność Bitcoina da pomocą Taprud. Może też zaszkodzić tak? w przypadku regulacji i innych rzeczy, które tutaj nadchodzą, więc no, tutaj muszą podjąć decyzję, jakakolwiek ona będzie. 60% wszystkich funduszy użytkowników RarI Capital zostało przetransferowanych w weekend. Także w tym przypadku RarI Capital został sakowany za 11 milionów dolarów, ale planuje to naprawić spokojnie. To jest już w planach. RarI Capital twierdzi, że planuje zwrócić pieniądze użytkownikom, którzy stracili. Te pieniądze. Ile to było 60% środków wszystkich użytkowników, a teraz Rari planuje odłożyć 2 miliony RGT, token zarządzania projektem, aby zrekompensować użytkownikom, którzy stracili pieniądze w wyniku włamania. No, Także mamy kolejne włamanie na kolejnym projekcie. Także to nie jest dzień jak co dzień. O, można powiedzieć z innej strony, a za to dowiemy się tutaj. Najlepsze jest to, że my nie wiemy, czy HAK był wewnętrzny czy to była szybka możliwość wzbogacenia się danego projektu, czy po prostu no, ktoś wykorzystał ten projekt. tak? Z drugiej strony jedna, druga wersja miałaby prawa bytu w obydwóch wersjach. Złośliwe serwery sieci TOR atakują kryptowaluty użytkowników. Dlaczego? Bo od początku 2020 roku nieznany haker dodaje tysiące złośliwych serwerów do sieci TOR, Działając jako przekaźniki wejściowe, węzły lokalizują i modyfikują dane użytkowników, aby ukraść ich kryptowaluty, sugeruje nowy raport. Nowe dane sugerują, że użytkownicy skoncentrowanej na anonimowości sieci TOR są narażeni na ryzyko utraty swoich kryptowalut w wyniku ciągłego cyberataku na dużą skalę. Według raportu opublikowanego wczoraj przez badacza cyberbezpieczeństwa i operatora węzła TORa, Nusenu, niezidentyfikowany haker dodaje tysiące złośliwych serwerów do sieci TOR. Od stycznia 2020 roku pomimo kilkukrotnego zamykania atakujący nadal śledzi i przechwytuje dane użytkowników związane z kryptowalutami do dnia dzisiejszego. Jak to działa? Uważa się, że haker wykorzystuje ich serwery do przełączania adresów kryptograficznych w żądaniach transakcji składanych przez użytkowników i przekierowywania ich kryptowalut do własnych portfeli. Haker niedawno zaczął także modyfikować pliki do pobrania dokonywane za pośrednictwem Tora, ale nie jest jasne w jakim celu ani jakich innych technik może używać. W ciągu ostatnich 16 miesięcy serwery Hackera były zamykane przez programistów Tora co najmniej 3 razy. W wyjaśniu warto zauważyć, że złośliwe węzły kilkukrotnie odpowiadały za mniej więcej 1 czwartą przepustowości wyjściowej sieci Tor, czyli 27% nawet. Niedawno haker nawet włączył wszystkie swoje serwery, zwiększając przepustowość sieci z około 1500 przekaźników do 2500. Jednak Hacker nieustannie odbudowuje swoją sieć, mimo tych zamknięć, powtarzające się zdarzenia związane z ze złośliwymi operacjami, tora na dużą skalę jasno pokazują, że obecne testy i podejścia do wykrywania złych przekaźników w tym przypadku są niewystarczające, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu takich zdarzeń w niedalekiej przyszłości. Weteran Goldman Sachs podobno odszedł z pracy po tym, jak zbogacił się na nie. Według raportu E-Financial Careers, Asim McMahon, weteran Goldman Sachs, który stał na czele wyłaniającego się działu sprzedaży banku w Londynie, rzucił pracę po zbiciu fortuny, inwestując w mewową kryptowalutę Dogecoina. Według jego kolegów po 14 latach spędzonych w Goldman Macaon nie jest już zatrudniony. W raporcie stwierdza, że bankier rzekomo zarobił miliony dzięki kryptowalutom mem, który wzrosł o ponad 18 tysięcy od początku 2021. W zeszłym tygodniu mówi się, że MacMahon założył własny fundusz hedgingowy po odejściu z pracy można, można. Na memie można, można. Także nie dyskutujemy, tylko ewentualnie zgadzamy się na taką wersję, lub nie. I tracimy pieniądze, nie będąc w tym rynku, lub tracimy pieniądze inwestując w projekty czysto techniczne. W tym samym czasie. Ale za to long term, czyli długo realizowany projekt, który okaże się może jakąś perełką za parę lat. Wyłoni nam o wiele więcej procent niż te krótkoterminowe dzisiaj. Ale widzimy, że ta osoba zarobiła swoje po 14 latach, powiedzmy od początku tego roku weszła w Dogecoina i nie musi już pracować. O, tyle. Grupa UBS z siedzibą w Szwajcarii planuje oferty walut cyfrowych dla zamożnych klientów. Szwajcarskie firmy świadczące usługi finansowe UBS Group planuje właśnie taką funkcję wprowadzić, to jest krypto dla bogatych, na konferencji w zeszłym tygodniu dyrektor generalny lokalnego rywala Juliusa Beara Group Filipa Rickenbachera mówił o rozważaniach własnej firmy na temat inwestycji w kryptowaluty. Powiedział, że manager majątku rozważał współpracę z partnerami, aby zaoferować klientom dostęp do aktywów kryptograficznych. Także widzimy, że to jest kolejny gigant który rozważa w tym momencie taką myśl. No i na koniec jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Gemini donosi o obniżonej wydajności w kluczowych systemach. Giełda kryptowalut dodała, że wszystkie kląta klientów i fundusze pozostają całkowicie bezpieczne, ale duża amerykańska giełda kryptowalut Gemini doświadczyła dziś dwóch zakłóceń w świadczeniu usług i obecnie zgłasza obniżoną wydajność swojej aplikacji mobilnej. Binance też, tak? Teraz mamy Gemini, czyli interfejsu internetowego, interfejsu programowania aplikacji. Według aktualizacji na stronie statusu Gemini, giełda kryptowalut rozpoczęła dziś badanie raportów o potencjalnych zakłóceniach w usługach. Chociaż giełda poinformowała, że przywróciła wszystkie swoje usługi, zaledwie kilka minut później, Gemini zgłosiła kolejne zakłócenie usługi kilka godzin później, mówiąc, że jej systemy doświadczyły obniżonej wydajności po tych pierwszych. Także miejmy to na uwadze, że no, tam czasami sobie te giełdy nie radzą. W momencie publikacji zakłócenia w usłudze nie miały wpływu na wpłaty i wypłaty wszystkich tokenów. Także tutaj nie było problemu z wypłatami. Jednak użytkownicy aplikacji mobilnej firmy, jej, jej programu zarobkowego Gemini Earn, przylewu bankowych i innych mogą mieć problemy. Czyli to, o czym mówiliśmy, że na e, nie zarobimy na Gemini Earn, tutaj byśmy nie zarobili podczas właśnie takich problemów, jakie były. Zakłócenia i przestoje na giełdach kryptowalut mogą czasami być przypisane zmienności niektórych kryptowalut, czyli gdy handlowcy próbują kupić token lub sprzedać swoje zasoby. Pierwsze zakłócenie usług Gemini nastąpiło wkrótce po tym, jak Ethereum osiągnął dziś najwyższą w historii cenę ponad 4200 dolarów. Jednak główne kryptowaluty, w tym Bitcoin, Ethereum, XRP i inne doświadczyły podobnego spadku cen około 16, gdzie Ethereum spadł ponad 14%, osiągając cenę 3650 dolarów. BTC spadł poniżej 54, nawet 52 na KuCoinie po raz pierwszy od maja 4 a XRP spadł do dolara 25 chociaż cena DogeCoina obecnie 4 co do wielkości kapitału pod względem kapitalizacji rynkowej spadła w tym samym czasie a cena tokena spadała już przez ostatnie 24 godziny, także wszystkie tutaj doświadczyły takich właśnie spadków okej, okay, przejdźmy w takim razie do Polskich YouTuberów. Nie wiem, dlaczego portfel Kowalskiego tutaj nie ma żadnego wideo. Jakby się obraził na ten cały nasz rynek, dajcie znać, dlaczego nie widzę. Bo akurat manualnie musiałem dzisiaj wpisać, bo mi kropy nie wypaliły te z boku, co tutaj mam. O, Tomasz Rzeszyński jeszcze dodał się. Kto tutaj jeszcze mamy? E, Bitbay Polska. Także na chwilę muszę zrobić tylko aktualizację, ale Mike Satoshi. i Ethereum przebiło 4000. Mark Cuban. Dogecoin będzie po, zobaczmy, dolarze. Tom Brady z NFL ma Bitcoina. Tomasz Wrzeszyński, kryptowaluty, scenariusz Bessy 2021-2023, Chainlink minus 99%, BTC, Ethereum, BNB, Doge, ADA, Chili's, dalej jest, zobaczmy co tutaj jeszcze, ehm, kryptokamikaze. co jest, a co nie jest wartościowe w świecie kryptowalut. Tomasz Wrzeszyński, mieliśmy już, FXMAG, WIG20, odrobił pandemiczne tąpnięcie, encyklopedia kryptowalut, poranek z krypto, Dogecoin leci w kosmos, Ethereum po 4000, Vault Finance, Pharma. BitBay Polska, tygodniowy przegląd kryptowalut, Piotr Misiurek, Stoka, Crosschain, Yield, Farming, czyli gdzie zarabiać najwięcej na farmingu. No i na końcu mamy komentarze. Zobaczmy sobie te też, które tutaj przyszły. Szwajcar.pl zawsze warto. Szwajcar chyba był. Majka, nie? Tam się źle działo pomiędzy tymi dwoma czyli Szwajcar i Rafał Zorski ale było ostro i z jednej z drugiej strony. Ciekawe. Gromowładny, nie dajesz do rady, tylko wędkę do łapania okazji. Aha, okej, okay, okej, okay, dobra, niech tak będzie. Marcin zgoda włączyłem telefon, żeby posłuchać oryginału, a tutaj już tłumaczenie. Dzięki, o! No czasami jesteśmy szybsi niż oryginał, nie, żartowałem z tym. Łukasz Kujawa, dzięki za Twoją pracę, nie ma problemu. E, drop wet, gabinet weterynaryjny. O, można się kiedyś tutaj wybrać. Nie wiem, jak to jest miasto, ale Fenix ja tylko daję e, na YouTubie w tle i słucham. Aha, czyli nawet nie oglądacie tylko słuchacie, dodatkowo cała krypty z prędkością razy dwa, wyraźnie tłumaczysz nie seplenisz, przez nos nie mówisz więc wszystko jest w jak najlepszym porządku <grym> a są tacy? ja nawet nie wiedziałem, że są tacy w świecie yy, na YouTubie pusty bajtlik ekspresowo, w zasadzie zacząłem oglądać oryginał, a to informacja o Feniksie PS, dotarła książka, stan idealny jednak rozczarowany jestem zawartością nie, niemerytoryczną nie ma w niej żadnej śladu autora a obiecywał <grym> Aha, chodzi o podpis Yy, yy, yy. Dobra, postaramy się gdzieś tam coś tam, coś tam nawinąć. Zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, że merytoryczna treść jest, chociaż coś, bo niektórzy wydają bezmerytorycznie, ale książki dzisiaj osiągałem apogeum ceny. Też, też jest ok. Luke, Popi, zawsze warto posłuchać Fenia. Dzięki. A Defi Townsend, oglądam twoje programy od mniej więcej miesiąca, ale już wiem, że zostaniemy na dłużej. Zawsze wartościowy materiał, super, ja też dziękuję. No i ja też kupiłem FTM i nieźle na nim wyszedłem. Pamiętajcie, do krypto i wszystko może się zdarzyć. Jeszcze mamy Raf, który mówi: Ja po filmie CryptoCryo na Alty na kwiecień zainwestowałem w Ksem i holduje już półtora miesiąca, żeby chociaż wyjść na zero. I tyle w temacie. Aha, czyli nie wszyscy wychodzą na plus z CryptoCryo. Walter Music Production dodał: Bez obawy, ale inwestujesz kasę na podstawie filmików z YouTube. To lepiej zakończ tą przygodę, zanim stracisz pieniądze. No, ja bym powiedział inaczej. Na pewno te informacje z YouTube dają nam dodatkowe przemyślenia na to, czy wejść. Pozycje, bo niektóre faktycznie dają nam dzisiaj porządne zyski. Nie wszystkie. Tak jak w przypadku raft tutaj mówię o Ksemie, Nemie z no, paru tygodni temu. Mieliśmy też audycję od Kryptokriu. Także dajcie znać o tych właśnie. O, w tych komentarzach pod tym filmem, co wam nie pykło po filmie KryptoCrew. A niech wyjdą te wszystkie komentarze od tych, którzy zagrali na jakimś filmie e, od KryptoCrew i nie poszło. Ale. Są pewnie tacy, którzy zarobili i to niejednokrotnie. Także dajcie znać. Ja Wam życzę wspaniałego wtorku. No i pamiętajcie: zostańcie z bitcoinem.